Jakbyś... Koteł, chcesz zrobić wstawkę? No na pewno. On to miałknie. Halo? Miską ludziska. Nie. Czołem ludziska. Dawać chrupiska. Dawaj chrupiska. Czemu moja pusta jest miska? O, to kot mógłby... A kuweta pełna? Nie wiem, może chemicy się śmieją. To żart chemiczny bym rzucił, ale... Potem powiedzą, że kwas. Czołem ludziska, z tej strony Staszek i Szynka, tak jak obiecałem. Gramy razem, moi drodzy, gramy razem Inheritance, Liars of Fear, dodatek dodatkowy, czyli wszystko w normie. Super bonusowe, darmowe DLC, do blandobla content i jedziemy ogólnie, z nową grą. Nic nie wiemy o tym dodatku, oprócz tego, że gramy córką malarza. To jest wszystko, co się dowiedzieliśmy, ja też nie czytałem. Nic nie wiem, co się tam będzie działo. Nie wiemy, ile w tym jaćki, nie wiemy, ile w tym sensu, ile w tym kontentu i jak długo będzie trwało, nie wiem, ile będziemy z tego odcinków robić, po prostu tyle, aż przejdziemy. Staramy się nie robić tych odcinków zbyt długich, jak coś, to będziemy urywać polsatowsko. Ci, którzy oglądali poprzednie odcinki, wiedzą, co to znaczy, że niezbyt długie layersy. Niezbyt długie layersy, tak, czyli 40 minut to tak... Pół odcinka. To jest pół odcinka, tak? Właśnie. Nie no, postaramy się skompresować. Nie no, dzisiaj jesteśmy ograniczeni czasowo trochę, więc może się uda. Zawsze jesteśmy ograniczeni czasowo, a to i tak niewiele zmienia. Stream miał trwać 2 godziny 3, trwał 7,5 czy tam 6,5, nie pamiętam. No! Tak a propos ostatniego streamu. No, także ściągaj ten wiecheć i jedziemy. Co mam ściągać? Ten wiecheć. Co to jest wiecheć? Kwiatek. Badyl. W sensie jak ten krzewik z płatkami. Czyli wiecheć? Kwiatek. Boże, skąd ty jesteś? Skąd ty pochodzisz? Gdzie ty się wychowałaś? Z cywilizacji. Wjecheć. When I was a child, I used to lay in bed late at night, staring at the ceiling, listening to my father scream. Scream at my mother, scream at yet another failed masterpiece. Finally, just scream out into the darkness. It became my lullaby. And even when they took me away, the screams followed. I was once told that insanity runs in my family. It's time to make it stop. Brzmiało trochę jak zapowiedź samobójstwa. Brzmiało takim patosem leciało, że aż normalnie zaturlało również mentosem. F, aby włączyć latarkę. Nowa mechanika. O. Zobacz. Czyli zaczyna się. O. Czyli zaczynamy dokładnie w ten sam sposób. Notatka. Tak, w ten sam sposób, który zaczynaliśmy podstawkę. Tylko że tutaj mamy latarkę. Wszystko się widzę, że pokrywa. A tej notatki nie można było podnieść, ani nic? Są dżabole i te inne sprawy. No, można, no. Tylko ja po prostu wiesz, no chciałem. A pamiętasz o tłumaczeniu? Tak, pamiętam, no bo grałem w Halloweenowy tydzień temu, więc jestem teraz trochę wprawiony w boju, nie? Dobra, to przeczytamy to na szybko i powiemy wam, o co chodziło. Okej, okay. A to jest ten sam prawnik, który rodzinę obsługiwał i jest teraz już stały, zgrzybiały, ale nadal dla nich pracuje? Czy to jakaś nowka sztuka? Bo ja nie pamiętam. Ja też nie pamiętam, ale najwyraźniej jedyne, co wiemy na pewno, to to, że jest jego prawnikiem. I że ona ma problemy, a on chciałby jej pomóc, ale nie umie, bo te problemy są zbyt skomplikowane. Duże. Tak, on już sobie nie daje rady, ten prawnik, widzę tutaj. Czyli ma jakieś problemy psychiczne. Ale co, prawnik? Ona. No ona, no nie. A nie no. Ja nie wiem, czy prawnik ma, może też ma. Prawnik, który też jest twoim starym przyjacielem. Twój stary. Dlatego pytam, czy to ten sam. Twój stary przyjaciel. No, w każdym razie jestem ciekaw też, ile z was, kiedy mówię prawnik, teraz już sama sobie w głowę dodaję, że to może być też lewnik. Ja też mam już taki skrzyw, że zawsze prawnik, lewnik. Ja jeszcze nie. Kłamiesz. W każdym razie jeszcze z kwestii technicznych, moi drodzy, więc lecimy z horrorkiem we wtorek, tak? Horrorek we wtorek, tak jak było z podstawką Layersów, 21. Każdy wtorek, aż przejdziemy, tak? A z okazji oczywiście startujemy z okazji Halloweena. Halloween? Z naszymi możliwościami to możemy tak do wakacji. Tak. No więc jak dobrze wiecie, jakieś linie oglądaliście serii z Layers of Fear, to bardzo bas zachęcamy. Bardzo bas zachęcamy, ponieważ zobacz, od razu od początku jest rozpierdziel, znowu się wydrąca. Jeśli lubicie dobre komedie, to zapraszamy do oglądania. Ponieważ na 100% będziemy się nabijać z tego horroru, ponieważ dlatego nazywa się to Grandka na sucho. Tak? Chociaż tu jest, no właśnie, tu jest sucho. Tak to nazwałeś? Grandka na sucho, tak. Ja nawet nie wiedziałam. Cały pierwszy sezon, w sensie podstawka, też była Grandką na sucho. Aha, dobrze wiedzieć. No, więc teraz jesteśmy pewnie córką, która wróciła do opuszczonego domu. Ja rozumiem, że to jest opuszczony dom
malarza. To ten sam dom pewnie. I ona pewnie, no na pewno to jest ten sam dom. I te same, zobacz, szafeczki otwieram, to wtedy. O, wróciła popatrzeć na swoje dziedzictwo. Tak jest. O, znalazłem zegarek, zobacz. Który stanął na godzinie. I ma zdjęcie. To ona. I znowu ma zamalowane oczy. Może to cenzura. No ale że co? Że miała na oczach napisane... No może jej szaleństwo doprowadziło do tego, że teraz się o niej mówi na przykład Anna Z. Anna Z! Nie całym nazwiskiem, tylko wiesz, Z. Dziew Anna Z. Dobrze, jest za 20... 12. 22, 12, tak jakoś dziwnie strzałki tutaj się pokazują. Dobra, więc... Oj, tam strzałek się czepiasz. Więc my oczywiście będziemy się nabijać na tyle, ile się da z tego horroru, bo w końcu nas horrory nie ruszają, ja się po prostu ich pieluńsko boję. Ty się nigdy boję. Nie boisz. No, dobrze, akurat stwierdziliśmy dokładnie to samo. O, kolejna dodatka. Świetnie, coś pokreślane. Oj, brzydkie you słowa. Selfish, kochana chor. Tłumaczenie można, nie? Masz rację. Widzę, że tłumaczyli... Kurde, z tłumaczeniem jest gorzej. Tłumaczyli bezpośrednio. Ty samolubna kobieto lekkich obyczajów, jak mogłaś nam to zrobić? Minam. Co minam? Jak mogłaś minam to A, zrobić? Minam. Jak Miriam prawie. Minam. Miriam, to ta, co była facetem jednocześnie będąc kobietą. Znaczy kobietą w postacią faceta. Dobra, tam klikaj. Ale co mam klikać? To trzeba przeczytać. A niektórzy już przeczytali. No to o co chodzi? To czytaj. Mhm. Dzięki. Tak bardzo się starałem, a ty nadal nie chcesz mnie. Tak mi się skojarzyło. Nie wiem, kto to śpiewał, nie pamiętam, jaki był tytuł. To byli ci z gitarami czerwonymi przecież. Czerwone gitary, jasne, przecież. Dobra, więc co? Więc to jest notatka męża do żony? Nie wiem, czy męża, no, ale jakiegoś tam... Do tej żony, kochającego, tą kochaną. Ty samolubna człowieczko. A on się tak poświęcał, biedny, wszystko oddał. Ale wkurza mnie to, że tutaj... Dlaczego to, ten kwadrat, ten prostokąt jest nie na całą szerokość? Moim zdaniem to jakiś błąd graficzny. No ale już nie czepiajmy się może aż tak. Znaczy, jak one się czepią? No właśnie. Ale... O! A nóż. Ale to jest nóżyk do listów. Nóżyk? Nóżyk. Nóżyk do listów. Bardzo spoko, dobra. Dużo farby jak zwykle. Basement zamknięty. O. Albo i nie. O. Chodzimy. A ty co, generujesz już te? Tak, ja generuję już o. Do nowego utworu. Okay. Niedawno. Zastanowiła się, kiedy ostatnio wpuszczono to świat. To jest pokój malarski, zobacz. Tak, to jest ten pokój, gdzie on malował. No. Czyli on był, jeżeli biorąc pod uwagę układ wyjściowy, no to zobacz, tylko wchodzisz do mieszkania i już tutaj masz... I masz gabinę. I masz gabinet. Znaczy pracownię. No, no nie no, gabinet tego, no. On tutaj miał te swoje... Tak, ona musiała po latach wrócić do domu po prostu, tak mi się wydaje. Otwieraj skrzynię. Magiczny kuferek, a w środku... Farba. Czerwona farba, yeah. Tak cóż się za... przyklepała trochę. Przyklepała czy przy... No przyklepała się, niech będzie. I przykleiła jednocześnie. Co to jest napisane? Fluorescencyjna farba. Cifrino. Co? Exposed to light for 30 seconds. 30 sekund na świetle i będzie ci normalnie się świecić. Jak świetlik. Prawie jak farba magnetyczna. Brakuje szufladki. Co? Brakuje szufladki. Może zabrał ze sobą. Mówisz? O, jest ten belek. Z... Aha, to jedno, nieważne. A co ty myślałeś, że to jest? Że to dwie, ale to jedno. Ale co? No, że te niższe też są podzielone na dwie części. Nie. Co to taka cenzura? Wow! O! Coś się dzieje. Flashback? Może to będzie na zasadzie takiej, że będziesz podróżować i nagle będą flashbacki, że będziesz miała takie jakby wspomnienia z dzieciństwa, bo to widziałeś, miała zblurowany obrazek był. O! O! Mm-hmm. Czuję się jak w Matrixie. Pierwszy raz, kurde, spotkanie tego z Morfeuszem. Będziemy malować! Dawaj, chlastaj tam. Co mam chlastać? Jedziesz po płótnie. What are you doing? Put that down! You're much too old for that childish nonsense. Czy to jest kucyk? Aha, czyli... To jest Pupkel. To jest... Co ma, jesteś Pupkel? Pupkel był psem. No to ale jest... kiedyś stwierdziliśmy, że to jest Pupkel. To jest Końkel. Końkel? To jest Końkel, albo Kuckel wręcz. O, Kuckel bardziej brzmi. Mm-hmm. Rozumiem, że tatusiek był bardzo zły, że ja malowałam po jego bardzo drugim płótnie, zrobionym z bardzo długich... Z bardzo drogich materiałów. A co mogę robić dalej? O, nie patrz. Nie wiem, ale to jest trochę psychodeliczne. Ktoś wielkiego bąka. Nieważne. W każdym razie... Lampka. Normalnie czuję się, jakbym grał w coś innego. Próbuję sobie przypomnieć tytuł, ale średnio mi nie. Jak sobie pójdę stąd w diabły, to coś znajdę?
diabła. Ja chcę tam wejść, bo tam jest Danger. O! Ja mogę wejść, gdzie jest Danger? Mogłem wejść, gdzie jest Danger. Coś tam się świeci, słyszysz te dźwięki? Coś, co lubisz. Jest narysowane nawet tutaj. Nie wiem, czy wiecie, ale Szynka nie lubi węży. Więc jak będą tu węże, będzie musiała sobie to odpuścić. Let me out! Ale w sensie co, córka też ładnie maluje i na nią krzyczy, bo ma malować jeszcze lepiej? Wydaje mi się, że to jest sposób, w jaki... Widziałeś to niby taka motywacja. Widziałeś to, co ona tam mówiła. Myślę, że to ją usypiało w sumie na dobrą sprawę, tak? Już po pewnym czasie. Lulejbi, tak? Kołysanka. Lulejbi? O! O! Co się dzieje? Wracamy do rzeczywistości? Ale dlaczego mnie zabrali? Ja chciałem sprawdzić. Ale ta psychodelia była fajna. A może chodzi o to, że odeszliśmy za daleko i nas wróciło? O, jest też pędzelek. Are you ready to embrace true art? Tak. Ale to jest ciekawe, że mogę zamienić... Creativity is not a toy, it's a gift. Czy mogę zamieniać... Remix? Remix, jak najbardiej. W ogóle zobacz, chyba zepsuły... No bo jak była mała, to malowała kredkami świecowymi, a dorosły człowiek maluje pędzelkami, tak? Dzieło sztuki. Dobrze, ale ja chciałem się pobawić trochę, no, formą. Poza tym mam wrażenie, że mam i kredkę i teraz i ikonkę kredki i ikonkę tego. Ołówka. A jak zamienisz z kredki na pędzelek, czy co tam było, to zmieniają się te drzewka inaczej narysowane? Nie, no bez przesady. To w ogóle mi się kojarzy z Don Starwem, to chciałem powiedzieć właśnie. Bo taki kreska bardzo podobna. Ale on chyba podobna. Nie jest taki psychodeliczny. Jest, dobrą sprawę potrafi być. O! Teatrzyk Zielona Gęś przedstawia? Teatrzyk Zielona Lama przedstawia? Coś tu się będzie działo? Drzewka widzę za zasłonką. Dla sparanymi gaciami wieloryba. O! Czerwony kapturek! Witamy ponownie. Little girl in red was walking through the woods, when suddenly, out of nowhere, jumped out you know who. Eyes glowing bloody red, teeth sharp as razors. And yet the big bad wolf did not seem to faze her. Be careful, little girl, the big bad wolf sneered. You're in fantasy land, where things ain't what they seem. Oh, shush, you big old meanie, the frightened girl exclaimed. You're the only threat in this wonderful land. With my magic crayons, I can do no harm. I can make the trees yellow, turn them upside down, turn grass into candy, make the sky go red. I can do whatever pops into my head. The wolf was unimpressed with his show of skill. You do have the power to do what you will. Alas, I humbly urge you to practice restraint. For you are responsible for what you create. You're nasty, jealous, and mean, said the little girl. I just want to have fun, and you want me to learn. I wish a big old rock would fall down from the sky and crush your big bad mouth into a mincemeat pie. Don't do it, I beg you, the big wolf cried. You lack scale and perspective, my sweet little child. But it was too late. His warning fell on deaf ears. Down came the rock and smashed them all to smithereens. Znałem trochę inną wersję, powiem szczerze. A ja chciałam powiedzieć, że lektor ma fajny głos. No właśnie, moim zdaniem kiepski jest. Mi się podobał. W ogóle nie wczuwał się w klimat. Ale to ja rozumiem, że co, ojciec był tym wilkiem, tak? I jawił jej się jako zły wilk? Ale ty już szukasz, rozumiem, powiązań? No tak mi się skojarzyło. Że ona czerwony kapturek, a on wilk? Bo tam o odpowiedzialności i w ogóle, że ma talent, magiczne kredki i powinna robić super rzeczy. Możliwe. Aha, że nie chciałeś ode mnie nauk, coś tam. Tylko chciałam zabawę, a on nie marnuj swojego talentu. No dobra, to jedno oczywiście w inną stronę nie powinienem, ale może to mnie gdzieś zaprowadzi. Aha. No jakiś dywan. Nie, to prawdopodobnie oznacza, że za chwilę mnie wywali stąd. Ale ja chętnie przyjmę. No spróbujemy tak jeszcze z 5 razy. Tak, to w ogóle ciekawe to wygląda, jak jakiś taki... Dobra, to chyba mnie rzeczywiście nie pozwoli wyjść. Wygląda jak jakaś mapa porwana, ale to są jakieś dywany, jakieś znaczki. Nie, ogólnie spoko. Fajnie to narysowane jest. Widać, że jakiś taki magiczny, psychodeliczny świat dziecięcy. Zupełnie taki. Inny klimat niż w podstawce. Nie, no to zupełnie tak, jakbyśmy grali zupełnie coś innego wajcha. Co teraz się stanie?
Disco! Magiczne kredki, normalnie. Disco! I pytanie brzmi, czy to gdzieś nas zaprowadzi dalej? Bo ja bym tak naprawdę podświadomie chcę cały czas narysować coś tym bendzelkiem. Bendzelkiem? Bendzelkiem, który tam mamy, ale z drugiej strony myślę sobie... Ale on cię chyba nie pozwalał sobą rysować. No właśnie, nie testowałem tego. Cały czas idę sobie gdzieś. Sprawdzam, co tu można znaleźć. Aha, znowu jest danger, danger. Let me out. No, doszliśmy do tego samego miejsca. Wypuść mnie. No, proszę bardzo. Trzeba jakiś mostek narysować, coś? Misiek się bujał i się przewrócił. Narysować, proszę cię. To nie jest, kurczę... Max. Tak, to nie jest Max, dokładnie. Czy inna gra z rysowaniem. Próbuję sobie przypomnieć, była taka też gra... Była taka bajka z rysowaniem. No, Magiczny Ołówek się nazywała, żeby było ciekawiej. Ale próbuję sobie przypomnieć... Była taka gra kreskówkowa też, gdzie się rysowało... Nie, wpisywało się słowa, nie rysowało się. I one się tworzyły nagle. Wróciliśmy do kredko-pędzelka. Tak, zobaczymy, czy mogę coś narysować. O, w ogóle... Oh, the summer trees. So green and vibrant and full of life. But also young and inexperienced. Let's try to find them a more poignant season. Where they are wiser, have some stories to tell. Chciałem powiedzieć, że kuckela nam rozerwało na początku. I zanim zdążyłem zareagować i zorientować się, to już kliknąłem. I znowu jest kredeczka. No! Put that down! You are doing so well! Co zmuszał nas do rysowania pewnie, tak? Malowania, nie rysowania, w sumie nawet, tak? Kazał jej pożyczyć magiczne kredki. Jak tak można? No dobra, to zamiast kredek mam teraz fartki. Jest fajnie, czy nie jest fajnie? Ja chcę się przejść po tej okolicy, zanim będziemy robić progres dalej. Przecież zły to? Wilk? Zły wilk albo pupkel. Pupkel, powrót a pupkela. A może to jedno i to samo? To znowu my fartki. Aha, zaraz, bo to są dziwne fartki. Bardzo magiczne, zmieniają kolory. Może muszę wybrać dobry kolor. Ale on coś tam mówił, ja się niezbyt skupiłem na tym, co gadał. Żeby zmienić im kolory na takie bardziej zimowe, tam jesienne. No nie wiem, co on mówił tam w sumie. To mogę biegać? Mogę się tam biegać trochę, to trochę można przyspieszyć ten ruch. Tu trzeba coś znaleźć. Na razie nie czuję, żeby ta wersja była jakkolwiek, siema Stefan, jakkolwiek była straszna. Jeszcze. Do pierwszej jaczki. Nie sądzę, żeby to była jaczka. Także tutaj nie chodzi o zjawę po żonie, tylko tutaj jest wszystko... O! O! Jezus Maria, dostałem świeczką w ryj, nad nie zauważyłem. Cześć, świeczka. Ale patrz, ja przechodzę przez świeczkę, zobacz. Ło, no jakie opatrz. Niedopracowanie. No jak tak można? Jak tak można bryłę włożyć, no? Świeczniczka nawet w sumie, sorry. Okej. Okay. Dobra, latające świeczki. They sway in the breeze, but are none the wiser, just like you. On powiedział mi coś miłego, czy w sumie nie? On chyba nigdy nie mówił nic miłego. Okej. No dobra, czy znowu mam jakieś farby? Znowu się tu pojawiły. Już trzeba kartą kliknąć i do obrazu z nią. Zielone. To było wcześniej tu? Tak. Wydaje mi się, że nie. O! A nie, to japa na ścianie. Znaczy na obrazie, myślałem, że coś nowego. Jest latająca japa albo coś. Brilliant! Let's add some more of the same color. That aha. Won't make it boring or predictable. No, chyba mu się nie spodobało. Chyba trzeba znaleźć inny kolor farby, żeby on był zadowolony. Tak coś czuję. To leżało tutaj wcześniej rozbite? Nie zauważyłam. Ja też nie. Niemniej, rozumiem, że zielone... Nie chcę, odpadają. Nie chcę zielonego. Szukamy innych. Czyli trzeba pewnie w dobrym... O, ciekawe, co by się stało, gdybym zaczął rysować kredkami. O, tam się świeci. Jakiś taki czerwony, żółty... Ale dobyliśmy. Ej, no, wzięliśmy ostatnie niebieskie farbki. No to dawaj ten niebieski farbki. I zobaczymy, co nam powie chłop. Chłop nam powie, że jest lepiej, ponieważ zobacz, nie mamy narysowanego nieba, nie? No może dlatego niebieskie jest nam potrzebne. No to już mówił, nie? To już mówił, że tak jak my się poruszamy. I co, i trzeba szukać dalej? No chyba tak. Może kredeczką? Zobaczę, co się stanie. Ej. Serio? Okej, czyli rozumiem, że kredka spowodowała, że nas wycofało. Tak? No chyba tak. To coś jest w ogóle schowane? Nie. Aha. Okej, rozumiem. Czyli to jest jakby w ten sposób uczymy się malować, tak? I tutaj, i dodawać jakieś elementy. Okej, czyli wróciliśmy z powrotem. Czyli zielona farba jest po to, żeby namalować tutaj spód.
Let's add some more of the same color. Okej. Okay. I niebieskie farbki, żeby dodać niebo. Czy tam coś przebiegało? Tu ciągle coś lata. Wydaje mi się, że to jakieś szczątki. Po prostu cały czas. Szczątki. A wyjdzie znowu latająca, fruwająca świeczka. No dobra, szukamy farby. Oj, tu znalazłem. I co? Dupa, i nie mogę jej wziąć. A taką fajną farbkę znalazłem. O, misiaczek. Farbki z ograniczeniami. Oj, jest tutaj niebieska, tak? No to to już znaleźliśmy, niebiesko dodaliśmy. Znowu słyszeliśmy pupkela, slash wilka. Tak. Fajnie. I co teraz? Teraz musimy znaleźć kolejne farby może? Może tak mi się chce, wydaje. Może chce, żeby dalej coś tutaj rysować? Niebieską już dodaliśmy. Byliśmy już tu. No nie, no to ta niebieska, którą przed chwilą wziąłem. Ale może są jeszcze jakieś inne farby. Gdzieś tutaj rzucone. Może trzeba je po prostu znaleźć. Czego się gapisz pomógłbyś? Właśnie. Nic więcej nie mam do dodania. O, a tu gdzieś w tej kupce nie ma nigdzie? W kupce? W kupce. Chcesz znaleźć farbkę w kupce? Chyba prędzej nie farbce. Nie, ciekawy kolor. Prędzej jesienny. Farbkę w tubce? Inteligentna rozmowa za nami kolejna. Dobrze, szukam farbek i nie widzę. I w sumie nie wiem, o co chodzi teraz, no bo logicznie rzecz biorąc... Też tak? Co? Też? Oj, znowu tak. Może świeczką to trzeba spalić i będzie idź po bólu. Tam, no gdzie świeczka, jak nie mogę świeczki wziąć. Nie widzisz, bo łapki nie ma na świeczce. Wydaje mi się, że trzeba znaleźć kolejną farbkę, tylko że... Tak, wie. Nie można jaką? Wejść? No właśnie próbuję, ale... Pchaj się! Ja jestem za gruby. Najwyraźniej. No? Czekaj, a może pójdę naokoło? No. Bo może tam jest coś ukrytego. Przepraszam, tylko trzeba wejść... Na okolaka. O, tu. O. O. O, proszę. No. No. Widzisz, Stefan, mógłbyś pomóc. A nie tego się gapisz. Tam jeden nie chciał pomóc. Dokładnie. Ło! Piesek! Cześć, Pupkel. Pupkel! Widzieliśmy ruszającego się Pupkela po raz pierwszy. A Stefan tylko się japi. Zamiast pomagać. Zamyślił znowu o kartoflach i nie chce nic zrobić z tym. Co za Stefan w ogóle? Ja nie wiem. Kartoflarz jeden. Tak jest. Gdyby jeszcze chociaż dobre pyry robił. O, więcej krzeseł, zobacz. Nagle się krzesła pojawiły. Dobra, rzucaj tam tę farbę. Ale poczekaj, ja tu teraz podziwiam kubizm krzesłowy. Krzesłizm. To jest taki nowy nurt w sztuce, krzesłizm. The autumn of life, when man seeks shelter from the elements. Let's see how our little hut fares, when the skies grow dark. I pojawił się domek. I jesteśmy w jesiennym klimacie, pasuje idealnie pod to, że mamy jesień. To wygląda jak troszkę zbity wazon, który troszkę się próbował naprawić sam. W sumie ja czuję, że nie zeksplorowałem jeszcze prawidłowego wyjściowego pokoju, domu, a tu już poszliśmy dalej, nie? Ale może chodzi o to, że są takie punkty, które nas po prostu przenoszą. O! Żółte farby. Będzie bardzo jesień. Znamy ten obraz. On był tak samo rozmazany, jak pierwszy raz go spotkaliśmy w podstawce. To jest człowiek w turbanie. Czyli innymi słowy to taki byk, który został zbanowany. Turba, nie? Banujemy! Aha! Czerniejące niebo. Ale coś migało, jak szliśmy teraz. Mówisz, to migało. Ale to jest kredka, a nam kredek nie wolno brać. Kredki powodują, że wracamy do punktu wyjścia. Czyli musimy znaleźć czarne farbki, tak? Bo on tu piska, że... Bo jemu za jasno, za kolorowo i w tak ogóle. Jest. Czy to są czarne farbki? Możliwe. To są niebieskie farbki. Niebieskie, no. A i takie wezmę. Bo się okaże może, że to o to chodzi. No, krzesełko. Nikt się tu na nim nie buja? Buju, buju. Głupi... Z buju. Wuju. Tak, wybrnęliśmy. Dobrze. Tutaj znowu coś... Patrzą się na nas. To są gałki? Tak, lodowe. Oczne. No tak, zdecydowanie. Oczy się na nas patrzą. I te wszystkie jakieś obrazy są tutaj rozmazane. No. Ktoś mi powiedział, spływa i wziął za bardzo do siebie. Nieważne. Czy chce się tędy przejść? Rozumiem, że masz takie dżingle dźwiękowe na najlepsze suchary świata, tak? Tak. O! O! O, Pupkel. Gdzie? Serio? O, mogę przejść! O! Gdzie pchasz na mnie, Pupkel, szafę? Ja tu jestem! O, piłeczka. Mogę coś tu zrobić? Zabawki jakieś są tutaj?
Już nie pchnął. Nie pchaj na mnie tam. Co ona piła? Nie mam pojęcia, ale może tutaj, proszę bardzo, piłeczkę trącać. O kurde. Zobacz, no normalnie efekt wspinacza pozabawkowego. Bardzo znany syndrom. A tam śmiga. Tak, to jest, może to są czarne farbki. No właśnie. Kuteczek. Kotełek, nie mogę sięgnąć. Jestem za mały, nie mogę sięgnąć. O Jezu, jak znam życie, trzeba tutaj przepchać tę piłkę, żeby tam wejść. Co, miał uśmiech na początku i już nie jest uśmiechnięty? Mi się wydaje. Zobacz, to jest uśmiechnięty. Nie. Może mi się wydawało. Dlaczego mam wrażenie, że trzeba tu wepchnąć piłkę? Nie wiem. Tu jest pokój, w którym byliśmy. No nie, mam wrażenie, że rzeczywiście trzeba wepchnąć tę piłkę, żeby móc tam się dostać. Ale to jest mój ślepy strzał. Hi. Nie możemy wziąć tych farbek? Żółte są tu farbki, ale my potrzebujemy czerwonych. Nowy jakiś Albert? Ej, Ewo, jak nas oglądasz? Co to jest za Albert? Powiedz mi ty bardzo tutaj, serdecznie, bo ty tu jesteś ekspertką. A potem dostaniesz listę. Albert 1, Albert 2, Albert 3. Stefan to był na przykład Zygmunt III Wazon, tak? Stefan 1 to jest po prostu Władysław Łokietek. A Stefan 2 to jest, nie wiem, Albert Piętek. Skoro był Łokietek, to może być i Piętek, nie? To było ciężkie. To było ciężkie. Zobacz, widzisz? Wiesz, jak się czuję? Mitologicznie. Jakbyś posuwał piłkę? Przede wszystkim nie posuwam piłki, bo to się źle kojarzy z buczuchu, ty. Turlał piłkę. Turlam piłkę po pierwsze, a po drugie nie. Czuję się jak mitologiczny bóg, który wpychał głaz na szczyt, czyli... Syn Kurzu? Syf, dokładnie, Syn Kurzu. A jest. Syzyf. Oj, zobacz, wypchnąłem piłeczkę i teraz mogę na nią wejść. Patrz, widzisz? To się nazywa bystry umysł przewidujący. Poduszka mi spadła. Przewidujący poduszka mi spadła? O, ja chcę czarne farbki. Jej, mam czarne farbki. Ale mną telepie? O, i znowu jakiś Edward. To Edward 1, ale to ciężko poznać. O, i znowu ten, co na mnie patrzył, poprzedni. Też Edwardowa chyba. To? Zobacz, ma Loki. I nie mówię tu o bóstwie znanym z mitologii nordyckiej, czy jaki on tam jest. Loki nie jest nordycki przypadkiem? No nie i wiem. Czemu kopiesz z kolana moją klawiaturę? Cisnąłem F przy okazji. Czy tutaj są Edwardy? Tu było wspięcie przed chwilą. Czyli co, wracamy do obrazu i malujemy na czarno. Jakaś głowa? Ja myślę, że Ewa będzie miała tutaj naprawdę bardzo trudne zadanie, bo te wszystkie obrazy są tak rozmazane, że to jest po prostu level hard od razu. Expert mode on. Ale może w sumie nawet miałoby sens, gdyby to były te same obrazy, co były w podstawce. No na pewno są to te same obrazy, które po prostu są rozmazane, więc trzeba teraz połączyć. Taka zagadka. Połącz w pary. O! Zobacz, jakaś szmatyczku na patyczku, nie. To jakaś kapotka chyba. Na jelonku. O, i zobacz, jest ta piłeczka tutaj. Z łapami. Lewitująca? To jest. Tu coś leży. Farbka. Dobra, mamy czarne farby, więc malujemy na czarno. You see? In the end, all we take for granted is fragile and temporary. Man passes, while nature endures. Speaking of which, I don't think our proud stallion likes the weather. Let's brighten things up a bit. Czyli co, po żółty idziemy? Tak właśnie skojarzyłem, bo jak coś rozjaśnić, to raczej jakiś jaskrawy kolor. On się poddał już. Miałem wrażenie, że zjedzie piętro niżej, ale zatrzymał się, może prądu zabrakło podczas zjazdu, nieważne. Okej, czy zawsze mamy widzieć dostęp do kredki, żebyśmy mogli wszystko zrestartować? Obrazek! O! Nie było go wcześniej, czy jak zwykle go ominęliśmy 5 razy? Nie, to już nowa scena, więc zupdate'owana scena, więc pewnie nie. I ona co, toczy swój głaz? Tak, księżniczka. Jaki głaz? Czy to był pupkel? Nie. Nie ciągnie głazu, tylko ciągnie miecz, który tutaj robi dziurę w ziemię, dobra, a głaz jest hobo. Okej, sorry. Ciągnie głaz. Głaz ja wpychałem w postaci piłki przed chwilą. Szukamy żółtej farbki, albo jakiejś... Ale żółtą przecież farbkę widzieliśmy ją. Cześć, pupkel. Pytanie, poszedłbyś się... Jezu, podszedłbyś się przywitać, a nie tam. Poszedłbyś się przywitać? Zająłbyś się miską, a nie... Gdzieś widzieliśmy żółte farbki, gdyśmy tam podróżowali. Trzeba to pewnie pokrążyć trochę i znajdziemy je. O, zobacz, jest obrazek Pupkela. Pupkel. Że Pupkel będzie bohaterem tego odcinka przy okazji. O! Coś miga. Jaki to jest kolor? Zielony. Dobra, wezmę, ale chodzi o nam pewnie o żółty. Czekaj, bo mi
Kurde, myszka się ten... Jakoś bardzo usyfiła, widzę. I mi się przycina. Dobra, jesteśmy z powrotem! A zamiast psa, fajnie byłoby bawimy się pobawić kotem. Tak właśnie. Czerwony. Ło! Stało głową. Ale Pukelku! O, i nie ma już foty. Nie ma już obrazu biedny z Pukelem. Pukele. Jaki biedny, to jest kurde jakiś Doberman, mówię ci. Tu to w ogóle jest jakieś przejście? Tu ostatnio była ściana. To wygląda na jakiś taki labirynt po prostu. Labirynt obrazów. Cały czas kręcimy się niemalże w kółko, choć w tym przypadku można powiedzieć, że w kwadrat. Albo jakiś prostokąt. Dobrze. Nie dało się tam przejść? Tam dało prawo? Się, ale idę dalej. Jestem ciekawy, co tu znajdziemy. Znowu jest jakiś ten, bo może... No misia znaleźliśmy. Patrzę, w którym momencie granie pozwoli mi dalej iść. Bo oczywiście tam można było wyjść na kolejny krąg, ale może jak będziemy... Proszę bardzo. Różowy? No i pytanie, czy różowy jest odpowiednim kolorem. A, tu było przejście, żeby było ciekawie. Aha, czyli tu przyszliśmy, tak? Bo tu weszliśmy i poszliśmy zamiast w lewo, to w prawo. No to wyjdźmy... Czyli standardowo. Nie no, zrobiliśmy okrążenie. Teraz możemy wyjść na kolejny jakby krąg. To mi się kojarzy, graliśmy przecież ostatnio nawet w ognie... Ten, ognie mieczem. Na pewno. Magia i miecz, talizman. Nie, magia i miecz. Planszówkę, pamiętasz? Tam były! Ale tym razem miał głowę. Miał głowę na szczęście. Znowu zaczyna coś... Idź tam, maluj, bo spalą ci obraz. Chciałem powiedzieć, że zaczyna się pożreć, czyli pożareć się zaczyna. O, i jest żółta farbka. No dobra. A to tu zostawiamy różowy w takim razie. Czemu tak krzywo stoi? Bo możesz nieść jedną tylko? Zabierają? Ale to jakoś krzywo postawili mi te farby. Przejście. Uznali, że za długo chodzimy. Tak, nie. Cały czas coś się mieni. Może myśmy się nawąchali tej farby i mamy teraz, wiesz, Hakuna Matata. Nie, czekaj. Fata Morgana. Fata Morgana. Może margaryna jeszcze. Foto margaryna. Jak jest wam sucho i gorąco, to widzicie fotomargarynę. Proponuję to zapamiętać. Może nawet na kubku kiedyś się pojawi. Fotomargaryna. To jest. I wyciąg spędzącej mandaryny. Wyciąg spędzącej mandaryny. That's right. The sun bestows its kind rays upon the land. It's getting warmer and warmer until finally. Marvelous, isn't it? I know it seems like a tragedy, but a beautiful tragedy is always better than an unremarkable existence. Cóż za on miał skrzywienie piromana chyba. On cały był skrzywiony. No. I believe he meant well. He wanted me to excel, hoping that when the time came, I would succeed where he failed. Avoid his mistakes. God knows he made plenty of those. No widzisz, czyli zakończyliśmy jakieś wspomnienie na tym, w takim wypadku. Nie wiem. I dobra. Że ten ojciec wcale nie był taki najgorszy, tak naprawdę to chyba niedobrze. Tylko po prostu jakby nie tylko potrafił... Tylko nie umiał. O, jaki przycin! Co to jest? Ej no, bez jaj, jak można tak przycinać? Może dlatego, że gra przeniosła nas, zanim doładowała całą mapę. Zobacz, jakieś ściny. Już jest dobrze. Dobra, już jest okej, okay, bo doładowaliśmy wszystko, tak? O! Rzutek! Jestem bliżej, jeśli się wydaje, chłopak. Dobra, więc mamy tu jakiś obrazek. O Jezu, kolejny dziwny obrazek. Aha, że zły ojciec jak ona maluje. Jak ona smutno patrzy na to, jak on maluje, tak? No, najwyraźniej. No, czyli mamy, przepraszam, pierwszy jakby efekt za nami. Pierwszy ten... O, to znowu jest ten diabeł siedzący na kobiecie. To już znamy, bo jesteśmy w ogóle ekspertami od tych obrazów teraz. Wszystkie a to znamy. Był ten kurczak z człowieka? Dobrze pamiętam? Kurczak z człowieka? Tak! To był człowieczy kurczak, jasne. Jak oglądaliście oczywiście podstawkę. O! Jak nie, to wiecie, czego się spodziewać. A tu zapomniamy teraz. Tutaj mamy zbierać obrazki. A co, komiks będzie? Może. Na razie zebraliśmy jeden, a jest ich albo sześć, albo więcej. Nie widzę dokładnie. Ale to jest moim zdaniem chyba dobry moment, żeby przerwać pierwszy odcinek. No bo przeszliśmy jakąś tak pierwszą sekcję. Jak wyjdziemy w drugą, to znowu nam zajdzie pół godziny. Dając nasze możliwości. O kurde. Od poprzednio zbieraliśmy. Tak. Co jest napisane tutaj? I looked. I needed a jar and a plastic tubing. To te wszystkie artefakty, ja to nazywam, tak? Te wszystkie, nie, to były przedmioty, składniki, z których on malował ten obraz, tak? Czyli przepis na idealny obraz. Przepis na idealny obraz schabowego. Bardzo naturalny tak jest. Obraz. No, więc moi drodzy, to mamy pierwszą jakby lokację zaliczoną, czyli pokój malarski. Odbyliśmy podróż, prawda, wspomnieniową.
taką elipsę, bym powiedział. Nie, jak to się mówi? Predyspozycję. Też jeszcze lepiej, czekaj, szukam słowa. Jak się idzie w tył. Retrospekcję, dziękuję! Tak, retrospekcję. Żeśmy odbyli, dziękuję w ogóle za pomoc twoją. Proszę. Wybitną. No, więc na tym skończymy, moi drodzy. Jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie lajka. Dajcie znać, co sądzicie o tym dodatku na razie i czy chcielibyście zobaczyć więcej, bo my tak naprawdę w ten sposób dopiero ocenimy teraz, po tych lajkach, waszych komentarzach i oglądalności. Czy w ogóle jest sens nagrywać? Tak, czy jest sens w ogóle przejść do całe DLC? Ono nie jest pewnie jakieś mega długie, tak? Ono kosztuje tam 5 euro chyba z tego, co kojarzę, albo coś w tym stylu. Na pewno nie jest drogie, oczywiście jest płatne, tak? To, czyli chyba powinno zejść krócej niż z podstawką? Na pewno, a bo ja powiedziałem na początku chyba, że jest darmowo. No nie jest darmowo, ono kosztuje tam parę euro. Wydaje mi się, że około 5, jeśli nie, to ale nie tyle, poprawię. Co cała gra. No na pewno nie tyle, co cała gra, więc widzicie, tu możemy eksplorować każdy pokój, tu jest też kuchnia, czyli coś, gdzie szynka... Tam leciały jabłuszka. Nie, no właśnie, szynka kojarzy od razu, że tam był przecież jabłecznik, znany dobrze. O, i ja znalazłem jeszcze jeden obrazek. Albo coś. National Kennel Association, co? Państwo, to od Pupkela. O, popiel. Kenologiczne, no popiel. Ale on i tak, sorry, zostanie dla mnie Pupkelem. I w ogóle to jest Rottweiler, a myślałem, że to jest Labrador, czy tam Doberman bardziej. Chyba Doberman. Na Dobermana taki wygląda. Wysoki na tego Rottweilera. To był na pewno Doberman. Rottweiler przecież jest wielki, gruby, tłusty jak nasz kot, nawet bez przesady. Dobra, w każdym razie, moi drodzy, dzięki wam bardzo, że byliście razem z nami i widzimy się niebawem. Zapraszamy we wtorek. We wtorek o 21:00. Oczywiście, jeśli będzie wam się podobało. Macie i parę będziemy... dni na nadrabianie tej podstawki. O, tak, jakbyście chcieli, to oczywiście nadrabiajcie podstawkę, żeby wiedzieć w ogóle, co tu się dzieje, te wszystkie analogie. I czego się spodziewać po tym, jak już tu się akcja rozkręci, tak, i co my będziemy gadać. Tak, że te wszystkie analogie, które będziemy tutaj poruszać, są też istotne dla poznania, czy w ogóle będziecie kojarzyć, dlaczego akurat mówimy Pupkel, dlaczego mówimy o jabłecznikach, prawda, i te inne sprawy, no bo to jest wszystko związane z serią. Nie przedłużając już, dzięki bardzo, Wielka Piona, i do zobaczenia w kolejnym odcinku we wtorek o 21:00. Jak ty to szybko mówisz? Co? Jak ty to szybko mówisz? Tak wyrzucasz te słowa, tak... 2,5 roku je wypluwam, to jakbym tego nie robił, to byłoby to dziwne, powiem ci. Więc to leci, no, tak, także wiesz, do automatem. Zobaczenia we wtorek. O, kibel! Ja się idę odpryskać. O, gazetę nawet masz. I idę się odpryskać. Tylko papieru nie masz. A z wami się już żegnamy, pooglądamy sobie, poczytamy hawajskie gazetkę. Hawajskie piekło. Hawajska gazetka, wszystko pięknie. O! Prawie sobie przyciąłem włosy na klacie. Na zdrowie? Na zdrowie. Na zdrowie? Na zdrowie! Po 10 kichnięciach. Czy jesteś gotowa do drogi? Czy masz ochotę jeszcze 3 razy kichnąć? Jeszcze za 30, ale spokojnie w tej chwili. Okej. Okay.